Żyzne gleby hrabstwa Kilkenny doskonale nadają się do uprawy żonkili. Każdej wiosny produkuje się ich tu 10 milionów. Są eksportowane na cały świat. Wiosna to czas, do którego Janice Drennan przygotowuje się cały rok. Na żonkile jest ogromny popyt. One zawsze się sprzedają. Są piękne. Rozchodzą się na pniu. To jedne z najwcześniej kwitnących kwiatów w Irlandii. Najlepiej zbierać je na kilka dni przed otwarciem się pączków. Zbieramy je przed kwitnieniem. Sprzedając żonkile w pączkach, kwiaciarnie wydłużają ich życie. Dzięki temu klienci sami mogą być świadkami otwierania się pączków. Kwitnące żonkile są dla sprzedawców bezwartościowe. Zbieracze muszą ściąć i spakować 1,5 miliona bukietów. W ciągu następnych 12 godzin pracownicy łączą żonkile w pęczki, które zostaną rozesłane po całej Irlandii, Europie i Stanach Zjednoczonych. Nie zbiera się jednak wszystkich łodyżek. Najmłodsze należy zostawić w ziemi na przyszły rok. Trzy tygodnie później młode żonkile są gotowe do kwitnienia. Zielone pola zabarwiają się jaskrawą żółcią. Dla Janice to krzepiący widok. Gwarancja, że przyszłoroczne zbiory będą równie obfite i zdrowe. Zima się skończyła. Żonkile są zwiastunem wiosny. Ludzie radują się widokiem tych pięknych kwiatów.